Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Yes, Your Grace, a z tej strony Bladeusz. To tak, kolejny tydzień mija, teraz będzie tydzień 17. Jak widzicie, pieniędzy nam nie brakuje, gorzej troszkę z żywnością, ale też się takiej tragedii bardzo nie jest. Wojska, jak widać, na całkiem dużym poziomie, no praktycznie wszystko się układa oprócz jednego małego elementu, to, że mamy tam, jesteśmy osądzeni o tam jakieś morderstwo czy coś, to jest jeden problem. I próbuję, cały czas badamy sprawę. Natomiast drugi problem to jest taki, że zaraz sobie przypomnę, poczekajcie, a już wiem, że generalnie Asania ma wyjść za syna Leny, a Lady Lena w tym przypadku chodzi mi o to, że podobno panuje tam jakaś klątwa. Jednak tym na razie się nie martwię, dlatego że ślub ma się odbyć dopiero po walce z Radowią, więc ja nie wiem, czy w ogóle nawet tego nie będzie można jakoś ładnie przedłużyć i wykorzystać, a potem oszukać. Zobaczymy. Zapisz i kontynuuj. W każdym razie zostawiamy to na później, ale przypał jest mocny. Grewno, tydzień 17. Dobra, jest Masza, jest jakiś wieśniak, jest jakiś najemnik. I jest też gołąb. Gołąb, zacznijmy od gołębia. Drogi królu Daven, zachodnie lasy w pobliżu wsi Branta nie są niezaangażowane w twoje problemy. Niezwykły przedmiot może doprowadzić cię do grzesznika. Pospiesz się. Branta. Ciekawe. Ten list nie ma pieczęci. Co tym sądzisz, Andri? Cokolwiek jest to, ten list musiał bardzo się postarać, aby zapłacić pisarzowi za napisanie go. To musi być ważne. Lepiej wyślijmy generała do tych lasów, żeby zobaczyć, o co chodzi, no. Branka może być dosyć ważnym miejscem. Zaznaczyłem dla ciebie te lokacje na mapie, wasza wysokość. Dobra, więc pojedziesz, generale, do Branki. A póki co, powiedz mi, jak z tego daleko miasta, jak z Płocka, którym byłeś. Wasza wysokość, mała rodzina mieszkająca na skraju wioski niedawno straciła dziecko z powodu gorączki. Niewiele mogłem zrobić, ale pomogłem im pochować biednego dzieciaka. Modliliśmy się za jego duszę i błogosławiłem ducha w twoim imieniu. Rodzice byli wdzięczni za pomoc króla. Czyli krótko mówiąc, ludzie po prostu bardziej mnie lubią. Dobra, Masza, mamy też wieśniaka i najemnika. Dobra, zacznijmy od Maszy, którą przyzwaliśmy. Jonas, ten bufon z głupimi czerwonymi rękawiczkami. Pożycz mi trochę złota, oddam ci za tydzień, mówił. Połamię mu nogi, jak go zobaczę. Wasza wysokość, pożyczyłam temu facetowi 28 sztuk złota. Powiedział, że zwróci mi z odsetkami. Znam ten typ. Teraz słyszę, że jedzie do Kaladur, na drugi koniec świata. Prawdopodobnie cieszy się teraz gorącym słońcem i kaladurskimi burdelami. Tymczasem ja utknęłam tutaj, w tej czarnej dziurze, bez wynagrodzenia dla moich ludzi! Mam czas do dzisiejszego wieczoru, żeby im zapłacić, inaczej mnie zostawią. Gdzie do diabła znajdę nową załogę? Potrzebuję tych pieniędzy tylko na 2 tygodnie. Potem powinnam być w stanie ci to wynagrodzić. Więc chcę złota! Dobra. 28 złota jest to dosyć duży wydatek, aczkolwiek przypominam, że jesteśmy stosunkowo bogaci i mamy te 28 złota. Ba, w momencie jak jej damy 28 złota, prawdopodobnie będziemy mieli wystarczająco wojska i generalnie będzie prawdopodobnie naszym kolejnym sprzymierzeńcem, więc zgadzamy się. Pomogę ci, ale musisz oddać z odsetkami. Chyba prędko nie znajdziesz tego Jonasa, jeśli pojechał do Kaladur. Oczywiście, dziękuję, wasza wysokość, do zobaczenia za 2 tygodnie. Czego bym nie zrobiła, żeby znaleźć tego drania? Czyli co, krótko mówiąc, Masza, którą wezwaliśmy, sobie po prostu pojechała. Bo to jest Masza, tak? I ona sobie pojechała. I za 2 tygodnie będzie moim sojusznikiem. Pewnie tak to wyjdzie na to. Ach, no trudno. Dobra. Spróbujmy najemnika teraz, bo wydaje się tutaj ciekawą osobistością. Wasza wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealny czas na zdobycie złota i okazję dla ciebie, aby uzyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami. 22 wykwalifikowanych mężczyzn do dyspozycji tylko za 16 zł. Co powiesz? Chyba nie tym razem. Nie tym razem. Nie jestem zainteresowany twoją ofertą. Dobrze, wrócimy za 2 tygodnie. Może do tego czasu zmienisz zdanie lub nazbierasz złoto. 22 najemników nie jest to dużo, 16 złota natomiast to jest to bardzo dużo. Wydaje mi się, że to byłaby taka decyzja w momencie, kiedy po prostu już brakowałoby nam minimalnie tych ludzi do pełnego 1000. No i dobra, zostało 2 wieśniaków, więc rozpatrzmy ich problemy.
Proszę wysoko, chciałem poinformować cię o moim brakujących ziemniakach. Ktoś musiał je ukraść. Chyba wiem, kto to był. Ale mówią tylko jedna prośba na wizytę i wygląda na to, że mam teraz o wiele większy problem. Przechodzę z bardzo daleka i kiedy przybyłem, bardzo się zmęczyłem. Ja chciałem trochę odpocząć i usiadłem na jednym z krzeseł w korytarzach. Wiedziałem, że nie powinienem, ale bogowie zdążyli mnie już ukarać. Wygląda na to, że usiadłem na woreczku z igłami. Poduszka zapiszczała i podskoczyłem. Kiedy wstałem, moje cztery litery były pokryte kolcami. I to nie wszystko, czuję się bardzo chory, nawet słaby. Obawiam się, że to potworne krzesło mnie otruło, co mogę zrobić? Nakłuwać! Nakłuwać? O nie, to brzmi bardzo poważnie. Nie jestem pewien, co możemy z tym zrobić. O cholera, ale grubo. Myślę, że mogę mieć coś, co pomoże. Nazywam się Alena, wasza wysokość. Znam się na ważeniu mikstur, mogę pomóc z magicznymi anomaliami, chorobami, nawet leczę. Wiedźma? Tak, niektórzy mogą tak mnie nazwać, chociaż wolę postrzegać siebie jako dobrze oczytaną kobietę. Do usług. Zdecydowanie moglibyśmy skorzystać z kogoś takiego, aby pomóc naszym potrzebującym ludziom, wasza wysokość. Byłby to świetny dodatek do agentów. Gdzie jest haczyk? A co będziesz z tego mieć? Ach, oczywiście, zawsze jest coś, co ludzie chcą w zamian, prawda? Jestem prostą kobietą, potrzebuję tylko dachu nad głową i czegoś do jedzenia. W zamian jestem gotowa pomóc swojemu królestwu w sprawach dotyczących problemów nadprzyrodzonych. Po prostu chcę pomagać ludziom. Dziękuję ci, w takim razie witamy w naszym zamku. To mój zaszczyt, wasza wysokość. Będę również w stanie pomóc podczas bitwy, jeśli będziesz mnie potrzebował. Zadanie będzie szczęśliwa z powodu nakłuwacza, lepiej jej powiem. Zobaczę, czy mam jakieś przydatne książki w Izbie Rady, wasza wysokość. Będziesz mógł zobaczyć wydatki na wiedźmę w tygodniowym podsumowaniu, wasza wysokość. Możemy jej płacić, kiedy jej potrzebujemy. Wspaniale! A tak z ciekawości, it's time for magic. Tak, z ciekawości, chciałbym zobaczyć, czy na przykład w momencie, kiedy... Bo tak, warto? Gdzie są te lasy, gdzie miałem wysłać tego mojego generała? To są te lasy, co nie? Nie jestem do końca pewien. W każdym razie, ukryta chata, ewentualnie tutaj, albo nie, dajmy tu, mogę wysłać wiedźmę, a widzicie, czyli wiedźma jest jako dodatkowa osoba do wysyłania w różne miejsca. Dobra, to gadajmy się z wieśniakiem. Wasza wysokość, pędle, nasza wioska została najechana. Byli to mężczyźni ubrani na czerwono-czarną, z głową bestii przebitą włócznią na ich sztandarach. To na pewno armia radowi, wasza wysokość, oznacza to, że zbliżają się do nas, a może po prostu nas drażnią? Drażnią? Zabijanie, okaleczanie i niewolenie ludzi to tylko drażnienie się? Wasza wysokość, to nie wyglądało jak cały batalion. To musiał być tylko mały oddział. Wyślij nam swoich ludzi, możemy ich zwalczyć. Jesteś wyraźnie emocjonalny, ale musimy tutaj spojrzeć na większy obraz. Jeśli ich zwalczymy, z pewnością się zdenerwują i zawalczą z większą siłą. Nie chcemy rozpoczynać bitwy zbyt wcześnie. A tolerowanie ich ataków może zachęcić ich do dalszych działań. Proszę wysokość, musisz coś z tym zrobić, nie możemy po prostu pozwolić im deptać naszych ziem. Muszę przyznać, że jest to dosyć ciężka decyzja, musimy tutaj się zastanowić troszeczkę. Mogę pomóc swojej wiosce w zaopatrzeniu, albo Eundri ma rację. Kurde, wiecie co, Audrey może mieć rację, w sensie nie chcę po prostu wydawać zaopatrzenia ani generała, generał nie ma czasu, żeby iść na takie po takie pierdoły. Wstrzymamy się, nie chcę budzić gniazda szerszeni i troszeczkę żeśmy tutaj ludzi nastawili przeciwko sobie, ale nie ma też takiej tragedii. Możesz czekać, jeśli chcesz, ale nie pozwolę im dotknąć mojej wani. Powiem chłopakom, żeby naostrzyli swoje widły. Oj, pokażemy tym zbirom, zapłacą. Dobra, trochę lud się zdenerwował, ale z drugiej strony i tak jest na w miarę okej poziomie, tak mi się przynajmniej wydaje, ciężko stwierdzić. Ale aczkolwiek wydawanie tyle zapasu przy takiej armii to nie jest chyba też najlepszy pomysł. Dobra, sprawdzę tylko archiwa, bo... dobra, sojusznicy na całe życie. Kult drzewa, to chyba zostało, Oliwia wróciła potem jak król pomógł jej usunąć wodę, okej. Dał kobiecie złoto. No i oprócz tego też jeszcze ten tajemniczy list, tak? Atak rodowy w pełni, zatkany wioska, zagubiony syn, przyprawy, chory ojciec. Właśnie, gdzie jest ten? Zrealizowane wpisy. Gdzie było napisane, gdzie musi się udać? Przyprawy.
Właśnie, nie jestem pewien, troszeczkę się pogubiłem. Tu jest rodzina, potrzeby ludzi, sojusznicy na całe życie. Okej, to wiemy. To też wiemy. Dochodzenie. Dziwne poinstalowanie go, aby odwiedzić las w pobliżu Branka. Las w pobliżu Branka. Dobra, gdzie jest Branko? Nie wiem, cholera jest to, gdzie jest Branko, szczerze mówiąc. Weź mi to zabierz przed nosa. Ukryta chatka, no to brzmi jak trochę to. Co to jest? To jest to? Czy to jest warto? Branka, gdzie jest Branka? Branka nie jest zaznaczona na mapie. Co to za w ogóle? Co za bullshit? Czemu Branka nie jest zaznaczona na mapie? Tak nie powinno być. Ukryta chatka, no nie wiem teraz, szczerze mówiąc. Koło Branka. No. Las w pobliżu Branca. Las w pobliżu Branca. Chyba że Branka to jest Grewno. My jesteśmy z Grewna. Dobra, to musi być to. Generał, idź tam. Cholera. Ale mam nadzieję, że to. Wygląda mi to na typową misję. Typową misję naszego generała. No i chodźmy jeszcze pogadać z wiedźmą, a potem ją najwyżej też wyślemy na jakąś fajną misję. Izba Rady Królewskiej i przy okazji będzie co Danii trzeba powiedzieć o tym, co się wydarzyło z jej jeżem. Wasza wysokość, jak mogę pomóc? Chodź tu, co Danii, muszę ci opowiedzieć smutną historię. Wasza wysokość? Przynoszę wieść o twoim jeżu. Co Danii, twój jeż zmarł. Nakłuwacz? O nie, to wszystko moja wina, nie powinnam była wysyłać go na misję. Wiedziałem, że nie był gotowy, powiedz mi, czy przynajmniej ukończył swoje misje i jego ostatnie zadanie? Misja? Jaka misja? Co, nie wysłałaś jeżę na misję? Tak, tajną misję! Miał zbadać okolice, uzyskać informacje i wrócić do mnie. W ten sposób, gdyby mi pomógł, byłabym mu winna obietnicę, jak w opowiadaniu, ojcze. Nie możesz wysyłać jeży na misję. Nie mogą wykonywać żadnych poleceń. Właśnie, dlatego są dobre. Nikt nie podejrzewa jeży. Jak inaczej miałby mi pomóc? Nie wysyłaj więcej jeży na misję. Ostatnio dźgnął wieśniaka, przyszedł do mnie ze skargą. Ale byłam tak blisko przekształcenia go w księcia. Teraz losuje, nigdy nie wróci. Cóż, chyba masz rację. Wybacz mi, wasza wysokość. Nic nie jest tak eleganckie, tak nieustraszone jak kot, jak Dusty. Następnym razem znajdę agresywniejszego agenta. Wyszkolę go i będzie na rozkaz. Twoje siłki tak uwacza nie poszły na marne. Och, Sedani, mój kwiatuszku. Szkoda, że straciliśmy Koko. To jest najgorsze, najsmutniejsze ten... najsmutniejszy wątek. Dobra. To tak, w takim razie... w takim razie, pani wiedźma, leć do warty. To jest jakiś drugi las. O, leć do warty, wysłano wiedźmę. No, leć do warty, weź to zbadaj. A ja tymczasem zaproszę kolejnego Gałgana i tym razem niech będzie to... niech będzie to Grego. Dobra, zaprośmy Grega, zobaczymy, co będzie miał mi do powiedzenia. Listy wysłane, wszystko załatwione. Zobaczmy, czy jeszcze możemy się rozejrzeć po zamku, czy jeszcze jest jakaś ważna sprawa. Wydaje mi się, że nie. Możemy pójść do królewskiej sypialni, ale chyba tutaj nasza żona nie będzie miała nic tam ciekawego do powiedzenia. Dobra, kolejny tydzień mija. I tym razem mamy wiedźmę, która okazuje się, że jest dosyć drogą inwestycją, ale bez niej sobie może być nam ciężko. I oczywiście mamy, jak pewnie się już domyślacie, bardzo duże wydatki na wojsko. Gdzie utrata tego wojska jest po prostu diametralnie ogromna. Dobra, raz sobie, będziemy musieli co jakiś czas odpuszczać sobie te wojsko, bo niestety na razie nas póki co na nie nie stać. Więc teraz sobie odpuścimy to wojsko, stracimy 22. No i potem sobie nadrobimy, znaczy stracimy w sumie 12, no i potem będziemy sobie nadrabiać. Dobra, teraz im nie zapłacimy, bo musimy po prostu troszeczkę przeoszczędzić. No i nagle się okazuje, że jak wydajemy na wiedźmy, to tego złota też nie mamy jakoś dużo, więc... ale być może tawerna się nam... a, tawerna nam się zwraca, zarabiamy 4. No to faktycznie, tyle zysku, że ło... kurwa. Dobra, nie... dobra, nie panikujmy. Nadal dużo pieniędzy dostajemy. 10, 14, 11 podatku, zboża, dobrze, nie ma tragedii. Lud jest w miarę zadowolony, okej, nie ma co panikować, zapisz i kontynuuj. Grewno, tydzień 18. Dobra, przybył Grego, którego zapraszaliśmy. Oczywiście zaczniemy od... i oprócz tego jest trochę wieśniaków, zaczniemy od generała.
Wasza wysokość, drewniana chatka w lesie wyglądała jak kuchnia, w której gotowane były przyprawy. Była opuszczona, przeszukaliśmy te miejsce i znaleźliśmy ukrytą fiolkę pod podłogą. Znalazłeś coś jeszcze? Nie, wasza wysokość, miejsce było puste oprócz mnóstwo suszonego rozmarynu. Dziękuję ci. Fiolka, jak mogę pomóc? Kurczę, niedobrze. Dobra, ale nie zapytajmy. Wasza wysokość, spotkałem grupę dzieci w lesie. Szukali kwiatu paproci. Wygląda na to, że nie wiedziały, że znajdą nic o tej porze roku. Dobrze, nie spotkało ich nic złego, więc zabrałem je do ich rodziców, a oni podziękowali mi tym, czym mogli. Zapasami i wdzięcznością. Dobra, zapasiki jakieś tam się przydadzą, nie oszukujmy się. Dobra. Mamy też Grego, to zacznijmy od Grega. Wysłałeś po mnie gołębia? Owszem, witam w zamku. Zakładam, że słyszałeś o nadchodzącej bitwie z Radowią. Oczywiście, że tak. W przeciwnym razie nie byłoby mnie tutaj. Chcę pomóc. Oto moja oferta. Jestem dumny z mojej wiedzy o sztuce. Moja kolekcja obrazów jest największa w całym królestwie. Posiadam obraz najbardziej prestiżowych artystów. Sylwek van Gech. Monokowski. Pisak. Wyobraź sobie. Ostatnio słyszałem, że trzymasz bardzo cenny obraz. Byłby idealny do mojej kolekcji. Bocian, Sylwka van Gecha. Ja? Nic jeszcze nie mów. Nie słyszałeś o reszcie mojej umowy. Mogę ci zaoferować 80 dobrze wyszkolonych chłopów i 3 zasoby. Wow, ten obraz musi być wiele dla ciebie znaczyć. Oczywiście, że tak. Musi zniknąć z tego zamku. To znaczy, będzie wyglądać lepiej w mojej galerii obok innych. Jak zgaduję, obraz gdzieś wisi, więc dam ci czas, aby go zdjąć. Oczywiście, jeśli zgodzisz się na moją ofertę. Chciałbym odebrać go osobiście. Zaproś mnie, gdy będziesz gotowy. Pomyślę o tym. Zdejmę go od razu. Przygotuję obraz, jak tylko skończę swoje obowiązki. Fantastycznie! Nie mogę się doczekać. Będę czekać na gołębia. Dobra, i teraz tak, mamy to chyba ta fiolka, to mi się wydaje, że to może być kolejna poszlaka. Niestety ktoś nam zabrał koguta, koko, jasnowidza i teraz niestety mamy straszny problem. Ale po kolei. Spójrz na rysunki tego listu, Grego. Czy możesz mi coś o nich powiedzieć? Rośliny te wyglądają jak drzewa jarzębiny. Drzewa te zapewniają ochronę przed złymi wiedźmami i ich przekleństwami. Wiele królestw używa tych drzew do budowania kołysek dla dzieci. A więc lord, który chce ochrony przed wiedźmiami i przekleństwami, prawdopodobnie napisał ten list. Ciekawe. Dziękuję, Grego. To bardzo przydatna informacja. Znalazłem tę fiolkę. Znalazłem to w pobliżu wsi Branka. Czy mi coś o tym powiedzieć? To używana szklana fiolka. Nie jestem pewien, co więcej mogę powiedzieć, wasza wysokość. Znalazłem zwierzęcy ząb. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Trzymasz bestię w swoich lochach, Eryk? Lepiej znaleźć do tego łowcę. To wszystko. Dobra, czyli krótko mówiąc, zamiast poczekać, jak zdajmy obraz, będę musiał jeszcze raz do niego zadzwonić, żeby przyszedł i dał mi swoje zasoby. Kurda. Dobra, jeszcze dwóch wieśniaków mam do przesłuchania. Wasza wysokość? My nie wiemy, jak to się stało. To stworzenie, ta wiedźma z lasu. Uciekła, wasza wysokość, ktoś otworzył jej drzwi. Idiota. Jakiś głupiec był na tyle odważny, by szukać wiecznej mądrości. Wszyscy widzieliśmy, że wieczna mądrość to tylko mistyfikacja. Wiedzieliśmy, że ona jest tylko starą wiedźmą. Ale jakiś młody chłopak zakochał się o jej opowieściach. I teraz. Babuszka, ucieka z lasu. Babuszka? Wasza wysokość, nie znasz babuszki? Ona jest już wiedźmą, starą wiedźmą, starszą niż ktokolwiek wie. Od zawsze tu była. Jest niska i skrzywiona, kościste nogi, ledwie podtrzymują warstwy starej pomarszczonej skóry. Ma długi haczykowaty nos, jej włosy w nosie są tak długie, że zwisają do jej piersi. Ma na sobie płaszcz z wężowej skóry i szalik wokół głowy z drobnymi kośćmi przyczepionymi ostrożnie do każdego pasma. Ciekawe. Gdy idzie, kości stukają o siebie, kilko, klik-klok. Mieszka w lesie, lecz nikt nie widział jej od wielu lat. Legenda głosi, że wabiła dzieci do lasu, aby je jeść. Ale niektóre legendy mówią także, że da wieczną mądrość temu, kto jej na tyle odważny, by spojrzeć jej w oczy. Co mogę z tym zrobić? Nie jestem pewien, wasza wysokość. Wiosna zapisała te słowa na naszych drzwiach. Odwróć się plecami do lasu, przodem do mnie. Zostawia również stare kurze łapki na trzech progach. Obawiamy się, że przyjedzie po nasze dzieci. Każdej nocy ktoś słyszy klikanie. Może przygotowuje jakieś zaklęcie.
Ciekawa sprawa generalnie. Ciekawa, ciekawa. Generała nie będziemy wysyłać, ponieważ generał jest mi potrzebny do wysyłania tam go gdzieś tam w porę. Dobra, weź to złoto i zatrudnij kogoś. To powinno wystarczyć, aby zapłacić komuś za stanie na straży w nocy. Nikt nie będzie chciał tego zrobić, wasza wysokość. Wszyscy są przerażeni. Zajrzyj do innych wiosek. Jestem pewien, że znajdziesz kogoś odważnego. Nie, jeszcze siadaj. Dobra, ostatni wieśniak. Wasza wysokość, coraz więcej ludzi gromadzi się, aby się modlić. Już nie mieścimy wszystkich w stodole. Chcielibyśmy zbudować nową świątynię, ale potrzebujemy pomocy w zaproszeniu świętych duchów do tego miejsca. Będziemy w rękach Boga. Pola będą bardziej zużywne, potwory będą trzymać się z dala, a złe duchy ominą naszą wioskę. Jeśli możesz, pomóż nam razem dworską wiedźmą i odrobiną złota, aby zapłacić za materiały. Ludzie będą na zawsze wdzięczni. To tak, oto trochę złota. To tak, generalnie możemy wysłać wiedźmę. Niech stracę. Wyślemy wiedźmę, może faktycznie będzie więcej dostaw zboża, ale złota niestety nie mam. Będzie mogła pomóc przynieść pozytywne duchy do świątyni. Niech bogowie będą z tobą. Dziękuję, wasza wysokość. Niech bogowie patrzą na ciebie uprzejmie. Dobra, i wiedźmę mamy na 2 tygodnie z głowy. Przynajmniej nie będziemy musieli jej płacić. A pewnie za tydzień wydarzy się coś takiego, że będzie akurat nam potrzebne. No trudno, nie mieliśmy pieniędzy już, żeby opłacać to w inny sposób, więc musieliśmy to załatwić w ten sposób, ale bardzo mocno wzrosło nam tutaj zadowolenie społeczeństwa i mam jeszcze generała do wysłania go na jakieś pierdu misje. Dobra, chodźmy do królewskiej przystani pogadać z naszą żonką, a dokładnie chyba bracie z naszym obrazem, czyli obraz z bocianem. O, mogę więcej zdejmować. Ciekawe. A zdejmijmy. Czyżbyśmy mogli więcej obrazów opierdzielić? A, czyli o chyba więcej obrazów może kupić. Dobra. Dobrze wiedzieć, że możemy więcej. Co tam? Te obrazy nie są aż tak bardzo nam potrzebne. Natomiast pieniądze przydadzą się. Dobra, idziemy jeszcze więcej obrazów opierdzielić, tylko trzymam miejsca w ekwipunku, ale... Królewska przystań, co tu jeszcze jest do pogadania niby? Tu jest już nie ma obrazów, tu żadnych jest. To już nie są obrazy, te 2 zarąbane były. O, mam trop świecnie. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Tarys. Co znalazłeś? Fiolka. Przybył list sugerujący, że dzieje się coś podejrzanego w pobliżu wsi Branka. Wysłałem generała, by zbadał tą lokalizację i znalazłem tą fiolkę. Substancja w środku może być tym, co zatruło Tarysa. Jej składniki mogą doprowadzić nas do zabójcy. Być może znaleźć te fiolki dworskiej wiedźmie, zobacz co można jej powiedzieć. To dobry pomysł. Chyba ją widziałem w izbie rady. Chyba sobie poszła stamtąd. Cholera jasna. Wiedźma sobie poszła. Dobra, no niestety. Dobra, chodźmy do lochów. Nie, wydawało mi się, że w lochach coś było. Królewska sypialnia i z barady chyba jeszcze mogą mieć jakiś obraz. O. Dobra, bez przesady. Po co nam aż tak dużo tych obrazów? A tak to opierdzielimy go za dobre pieniądze. Dobra, ale jeszcze jest, chyba jest coś po drodze, to też... Dobra, ale chyba nie wiem, czy możemy to... Nie mamy już miejsca w ekwipunku, więc troszeczkę problem jest. A możemy odłożyć na przykład to. A, widzę, że nie za bardzo możemy tego na jak odłożyć, co nie? Kurczę, czy nie możemy tego na jak odłożyć za bardzo? W ogrodach chyba też nie ma obrazów. Oni tu sobie rozmawiają, a w mury z zamku też chyba nie mieli obrazów. Dobra, wystarczy. Whatever, 3 obrazy żeśmy zdjęli i 3 obrazy opierdzielimy za grube pieniądze, jak to się mówi. Jeszcze tylko, właśnie, byśmy zapomnieli, więc dzwonimy po Grego. Zaprośmy go. I wyślimy gdzieś pana generała. Niech będzie prabuły. Wydaje się daleko, ale generał jest niezajęty, więc do roboty. Dobra, wszystko załatwione. Możemy iść spokojnie siąść, zasiąść sobie na tronie i mija kolejny tydzień.
Dobra, wierzba jest na wyprawę, więc nie musimy jej tutaj całe szczęście płacić. Będziemy mieli, powiedzmy, troszeczkę więcej złota. Wieśniacy podatki płacą trochę większe podatki, to prawda, ale zboże nadal jest na podobnym poziomie. I jest to... Dobra, tym razem oczywiście zapłacimy za zboże, bo to byłaby zbyt duża strata ludzi. Jednak jest strasznie dużo, 19, 9, 16, duża strata ludzi byłaby. Więc zapłacimy za zboże. Tego zboża mamy 20, a wykorzystujemy 20. Co to jest? Wiedźma będzie dostępna podczas bitwy, czyli będziemy mogli przygotować wiedźmy też za zboże. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, 11 tygodni do nadejścia Radowi, więc dosyć sporo, więc nie ma się co tym martwić na niepotrzebny zapas. Ewentualnie premia do zadowolenia 5, jednorazowo. Ewentualnie możemy karnawał zrobić. Powoduje to, że zadowolenie nam mocno wzrośnie. Zadowolenie powoduje, że będą większe podatki. W sumie nie przemyślałem tego i na przyszłość, i w sumie to może się nam opłacić, wiecie? Tak, zróbmy to. Większe zadowolenie równa się większe podatki. Nie, może nie w tym tygodniu, ale ogólnie wydaje mi się, że jak najbardziej nam się to opłaci, bo też zwiększają się nam po prostu wydatki. Dobra, i tak, nie przemyślałem tego wcześniej w sumie. No, w sumie tak patrząc na to, to jest niegłupia inwestycja. Dobra, i przybyli kolejni ludzie. Zacznijmy może od Grego. Proszę wysokość, mam dla ciebie obraz. Zdjąłem obraz bociany, tak jak prosiłeś. Och, jest niesamowity, dziękuję ci bardzo. Będzie pięknie wyglądać obok reszty mojej kolekcji, haha. Czyli umowa już jest zakończona. Czy to wszystko? Oczywiście. Nie sądziłem, że dotrzymasz słowa. Możesz liczyć na moją armię w walce. Jestem pewien, że i tak wygrasz. Jeśli masz jeszcze jakieś obrazy, chętnie je kupię. Zobaczę, czy znajdzie się coś jeszcze. O, i mogę od razu sprzedać kolejne eleganckie obrazy, więc oczywiście sprzedajemy obraz gór. Osiemnaście sztuk złota i jeszcze gobelin. No i pięknie, sprzedaliśmy sobie elegancko dwa obrazy. Nie, nie mam już ten. Dobra, dwa obrazy sprzedaliśmy, bo tylko tyle mogliśmy mieć w ekwipunku, tak mi się wydaje, że niestety nasz ekwipunek jest ograniczony. No i gitara, zarobiliśmy naprawdę duże pieniądze. Zobaczmy, co generał przyszedł. Nasza wysokość, znalazłem stary wagon blokujący drogę. Wyglądał na porzucony. Zabrałem mężczyzn i odsunęliśmy go na bok. Okazało się, że wagon był pełen złota i zasobów. Uła, zobaczcie na to, zasoby i złoto. Coś tam się chyba układa. O, jeszcze Torlando jakiś, dobra, zapytałem, co to jest za Torlando? Echem, przychodzę do ciebie o sercu skromnym, mam nadzieję, że dobrze biewasz się w tym zgiełku ogromnym. Wasza wysokość, to jest Torlando, pisarz znany w wielu salonach i tawernach. Proszę wybaczyć, nie tylko Torlando, jestem Torlando cudowny. Pisarz i poeta uznany we wszystkich królestwach artystycznego renesansu. Popularność, o której dyskutuje się nawet w królestwach stagnacji, w tym Jeles, Kaladur, Barawia. Wow. I Radowia, o której będę milczeć ze znanych powodów. Dobrze, co mogę dla ciebie zrobić? Wasza wysokość, jeśli mogę. Pracuję nad moim najnowszym wydaniem, ale nie mam pojęcia, jak ukończyć ten utwór. To opowieść o królewskich intrygach, przysięgach przyszłości, głupich wieśniakach i pożądaniu. Czy mogę uhonorować cię najnowszą pracą? Oczywiście. To troszeczkę przyspieszymy, żeby za długo to nie leciało. Bla 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 bla. To wspaniałe! Bla bla bla. Szukam prawdziwej inspiracji, mocno wierzę, że przyglądanie się twojemu generałowi, jak patruję, rozbudziłoby we mnie inspirację. Dlatego błagam, proszę, pozwól swoim generałowi dołączyć do mnie, aby wyjść z tej twórczości śmierci. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam myślę, że mogę tego zrobić. Czyli tak, krótko mówiąc, możemy pomóc generałowi, znaczy kazać generałowi pójść z nim na dwa tygodnie, żeby on się tam dokształcił twórczościowo? Jasne, czemu nie?
To jest doskonały pomysł. Totalnie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby pomóc temu poecie, który tak pięknie poetuje i pozbyć się generała na 2 tygodnie. Generalnie uważam, że to jest fatalny pomysł, ale coś mi intuicyjnie mówi, że warto zaryzykować. Dobra, kupiec, jaki jest biznes? Proszę wysokość, jestem Jonas Pyrkiec, podróżny kupiec. Mam dla ciebie unikalny przedmiot kolekcjonerski, zestaw kart, ale zanim nie odeślesz, pozwól, że ci pokażę. Widzisz? Każda karta ma ilustrację pięknych, egzotycznych kobiet. Wiem, że królowa może ich nie pochwalić, ale musi wiedzieć. Tylko 20 sztuk złota. Jonas, prawda? Rozpoznaję twoje imię, Jonas. Tak, do usług, dlaczego pytasz? Myślę, że zostaniesz tu ze mną. Tak myślałem, że skądś znam te rękawiczki. Idziesz do moich rochów, chyba znam kogoś, kto chce z tobą porozmówić. To nieporozumienie! Ma na mnie Jota, tak, Jota, nie Jonas! Prawdopodobnie powinniśmy zaprosić Lady Masze, powiedzieć jej, że znaleźliśmy jej zaginionego przyjaciela. No i się ładnie wszystko układa. Dobra, jeszcze wieściacy. Wasza wysokość, jestem magiem z rynku. Twoi patenci często mnie odwiedzają, jeśli odmawiasz im pomocy. W zamian pomagam jak największej liczbie osób, za bardzo niewiele w zamian. Często nie wystarcza na pokrycie wszystkich składników potrzebnych do mikstur. W tej chwili brakuje mi większości składników, ale kolejka do mnie nie jest krótsza niż twoja. Czy mógłbyś pomóc z dodatkowym złotem? Nasza wiedźma jest zajęta. Możemy 18 sztuk złota zapłacić mu za tą pomoc. A co tam? Dziękuję za pomoc naszym ludziom. To bardzo miło z twojej strony. I lud jest zadowolony. Weź to złoto, powinno wystarczyć na zaopatrzenie się w składniki. Dziękuję wasza wysokość, zamówię wszystko natychmiast. Generalnie muszę przyznać, że nasze tutaj ludzie są bardzo zadowoleni. Jesteśmy dobrym królem. Wasza wysokość, część naszej wioski została zalana. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale nasze domy zostały zdewastowane. Przydałoby się trochę złota, aby kupić materiały na odbudowę naszych domów. Oczywiście dajemy złoto, bo jesteśmy bardzo bogaci. Nas również ostatnio po wodzie. Oto 20 sztuk złota. Uważam, że powinno to wystarczyć na zdobycie wymaganych materiałów. To jest najwspanialsze z twojej strony, wasza wysokość. Dziękuję ci. I nie dostaliśmy żadnych plusów? Żałosne. Żałosne, w ogóle ile mamy tych żołnierzy? 996, nieźle. Prawie 1000. Gdybyśmy tam raz sobie nie zrobili tej takiej przerwy od zboża, to byśmy mieli już ten PN. Ale w sumie na zajutrz będziemy mieli chyba, bo to tak jakoś działa. No i ciekawe, co wtedy Audrey powie. Chociaż nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. Dobra. Niemniej, teraz tak, mamy list do wysłania, jeden, więc wysyłamy list do Maszy, Marszy, bo ma do nas biznes. W ogóle wszyscy tu mają ten, więc zaprośmy Maszy jako ten, że mamy do niej biznes. No i co? No i obaj nasi gałgani poszli sobie, jeszcze przejdźmy się po zamku, tak się kości, zobaczyć czy właściwie... Czy właściwie możemy coś zdjąć? Wydaje mi się, że w Izbie Rady możemy zdjąć jeszcze... o to. A nie, nie możemy jednak. Zasięgnij porady eksperta. Jeszcze do mnie łowca nie przyszedł, więc tak 2 na 10 mogę zaciągnąć rady eksperta. Dobra. A, właśnie, sprawa z Jonasem. Jeszcze sobie z nim tutaj pogadamy. Wasza wysokość, popełniłeś błąd. Nie zrobiłem nic złego. Ukradłeś złoto Lady Maszy. To niedopuszczalne. Ona zdecyduje, co z tobą zrobić. Lepiej, żebym cię nie widział, jak sprzedajesz dawer. Nigdy więcej. Ale wasza wysokość, naprawdę nie miałem nic złego na myśli. Proszę mi, wybacz mi. Easy. Dobra, bla, 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 bla. Tego się rozglądam. Dobra, tak sobie tylko z nim pogadaliśmy. Sprawa wydaje się zamknięta. Jeszcze tylko sprawdzę, czy faktycznie nie było żadnych obrazów do zdjęcia, bo mi się aż to dziwne wydaje. Nie, chyba faktycznie to były jedyne obrazy. Sala tronowa, w ogrodach chyba żadnych obrazów nie ma. A tak przejdźmy się. Tak jak myślałem, tutaj w ogrodach żadnego obrazu nie ma. O Boże, trzeba wrócić. No dobra. To wracamy jeszcze raz. Dobra. Lochy sprawdziliśmy, królewska sypialnia.
Mury zamku. Już mi się wydaje, że żadnego nie ma tutaj obrazu. Nie no, gdzie tutaj za obraz jakiś? Dobra, nie ma już żadnych obrazów, do widzenia. Tutaj jeszcze jakieś mogły być ewentualnie. Ale chyba nie ma. Tego innego nie możemy opierniczyć. Dobra. No to co? Chyba tyle. I tak właśnie kończy się nasz kolejny tydzień i zobaczmy też, jak zwiększyły się podatki. Zwiększyły się drastycznie, zobaczcie na to. Raz, że płacą nam więcej złota, to też płacą nam więcej zboża, więc bardzo na duży plus. I teraz mamy tak. Dostajemy dokładnie zboża, ja to zaraz przeliczę. 23-26 zboża dostajemy, a płacimy tylko za wojsko 29, więc ogólnie jest dobrze, bo niewielka strata jest. Dużo złota mamy, generalnie, i mamy też 1000 żołnierzy, generalnie super nam się wszystko powodzi, jest po prostu mega i coś czuję, że możemy naprawdę tą bitwę wygrać. Jednak tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Musimy jeszcze zbadać sprawę śmierci Talisa, bo to jest pod znakiem zapytania, ona cały czas stoi. Ja się z wami póki co żegnam, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, elo!